Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam rośliny oczyszczające powietrze. Pierwsza roślina to zielistka Sternberga, tak zwana trawka. Jest to roślina przyjazna alergikom, zwiększa ilość tlenu w otoczeniu, dezaktywuje promieniowanie z urządzeń elektromagnetycznych. Często możecie ją znaleźć na przykład w biurach. Wchłania związki wydzielane przez lakiery, farby, kosmetyki. Oczyszcza powietrze z dymu tytoniowego, formaldehydu, benzenu. I następna roślina to bluszcz pospolity. Jest to roślina dosyć niedoceniana, a bardzo oczyszcza pomieszczenia. Wchłania benzen, tlenki węgla, formaldehydy, związki powstałe z klejów, farb, lakierów, środków czystości. Może być uprawiana w łazienkach, na korytarzach, nie potrzebuje bezpośredniego światła. Także tą rośliną warto się zainteresować. Piękne rośliny do salonu to palmy. Najbardziej znane palmy to palma bambusowa i areka. Są to rośliny, które nawilżają nam powietrze i również oczyszczają z formaldehydu i benzenu. Są polecane do salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych. Lubią światło rozproszone, nie przepadają za słońcem, ale w słońcu też świetnie sobie dają radę. Na uwagę zasługuje również epipremnum złociste. Pochłania formaldehydy, benzen i tlenek węgla. Ja jakoś z tą rośliną nie mogę się zaprzyjaźnić i nawet nie wiem, z czego to wynika. Skrzydłokwiat pojawił się nam. Niweluje szkodliwe działanie acetonu, amoniaku, no i oczywiście benzenu. Bardzo wytrzymała roślina. Pokona ją tylko mróz. Jest to roślina trująca, więc musimy szczególnie uważać. Teraz widzimy sansevierię, roślinę bardzo popularną, zwłaszcza w szkołach, może nie w tych teraz obecnych szkołach, ale przynajmniej 20 lat temu, na przykład w mojej szkole, to wszędzie były sansevierie. Sansevieria w nocy pochłania dwutlenek węgla i uwalnia tlen, oczyszcza powietrze z toksyn i zanieczyszczeń, rozkładając formaldehyd oraz benzen. Sansevieria lubi pełne słońce, ale jest bez żadnych wymagań. No może tylko tyle, że nie lubi wilgoci. Więc jak zapomnicie o podlewaniu i Wam się kiedyś przypomni, to po prostu ją podlejcie. I ona wtedy będzie Wam pięknie rosła. Właściwości oczyszczające powietrze ma również dracena, która nie wymaga żadnego angażowania się ludzkich rąk, żeby pięknie rosła. Ona jednak w przeciwieństwie do sansevierii nie potrzebuje pełnego słońca. Nawet możecie ją postawić gdzieś w korytarzu, może być w łazience z jakimś małym światłem. Także warto ją mieć w swoim domu. Na uznanie zasługuje również paprotka. Taka pospolita paprotka znakomicie pochłania formaldehydy i dobrze radzi sobie też z absorpcją rakotwórczego ksylenu. I o ksylenie chyba jeszcze nie wspominałam. Także warto, żebyście mieli paprotkę. Dodałam tutaj filodendron, ale ja go nie polecam z tego względu, że wytwarza substancje drażniące śluzówkę, co może prowadzić do bólu brzucha, biegunek, więc akurat tego nie polecam. I ukazało się nam wielkie drzewo, beniaminek ficus. Pozbędziemy się dzięki niemu szkodliwych ksylenów, amoniaku, oktanu, benzenu i formaldehydu. Mój beniaminek w domu ma chyba 3 metry, jest piękny i duży. Roślina polecana do sypialni to gruboż, tak zwane drzewko szczęścia. W uprawie nie ma żadnych wymagań. Lubi słońce, suche podłoże. Nocą produkuje bardzo duże ilości tlenu, więc jest polecana do sypialni. Ja mam w sypialni takie dwa duże drzewa, właśnie z takim pniem, jak przed chwilą widzieliście. I polecam tą roślinę. Rzeczywiście nic nie potrzebuje, rośnie sama. I zakończymy z aloesem.
Jest to roślina, która tak naprawdę również nic nie potrzebuje. Świetna jest do sypialni, jak również możecie ją wykorzystać w kosmetyce. Wszystkie rośliny, które przedstawiłam, mają rozmaite kształty, kolory, ale wszystkie te gatunki łączy niezwykła właściwość. Jest to właśnie oczyszczanie powietrza. Przynajmniej jedna z tych roślin powinna znaleźć się u Was w domu. Warto je mieć. Działają jak naturalne filtry powietrza. To znaczy, że wchłaniają szkodliwe związki, takie jak na przykład nawet z naszych kuchenek gazowych wyziewy. No i oczywiście smog za okna. Różnego rodzaju szkodliwe opary również. A teraz jeśli chcecie, obejrzyjcie sobie moje okazy, moje kwiaty, które oczyszczają powietrze w moim domu. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania moich filmów. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.